ma, żeby ktoś powiedział, na co to poszło. Nosiły i mnie suche ścięgna rumaków stepowych po rubieżach Rzeczypospolitej. Charże dla mnie to nie jest nowina. W charże odwaga, zręczność, bystre oko, decyzja. To jest pecha kawaleryjska. Opowiem o szarży ułanu Jazłowieckich pod Jazłowcem. Piękna aleja lipowa. Stara droga na Chocim. Pamiętna króla Jana Sobieskiego. I tu, na tych stepach podolskich, historia powtarza się. Jazda polska wkracza. Polscy ułani będą szarżować. Pochylony nisko kłosy żyta i pszenicy szepczą: ach, i tu kiedyś była legenda polskich huzarii z zaporowskimi małojcami i dzisiaj będzie ciąg dalszy wiekowej historii naszej jazdy. Błysnęły klingi, lance poziome już leżą, błysk szabel wroga przeraża. I znowu nastaje cichy, pogodny dzień, tylko mogiły zbiorowe i legenda będzie nad Dnieprem szumiała, że leżą tu małojcy, potomkowie bujnej siczy i potomkowie polskich rycerzy. A Matka Boska Jazłowiecka błogosławi i wrogów, i zwycięzców.